kładę pikropki, Kamil. Prosimy, siadaj. Rozbierz się. Może to jest długa konferencja. Tak więc mamy u nas już zwycięzcę dzisiejszego konkursu Pucharu Świata w Zakopanem. Kamil, twoja opinia o zawodach, ogólnie kibice, twój występ, skoki, twoi koledzy z drużyny, twoje odczucia. Proszę bardzo, mikrofon jest twój. Może zacznę od poziomu podziękowań. Dziękuję wszystkim, którzy tutaj się zebrali. Dziękuję za te oklaski, za gratulacje. Dziękuję przede wszystkim kibicom, którzy tak licznie zgromadzili się pod Wielką Krofią i tym, którzy byli w obrębie Wielkiej Krofi, ci, którzy też oglądali w telewizji nasze skoki. Dziękuję całemu sztabowi szkoleniowemu za ciężką pracę, którą wkładają w to, żebyśmy my jako zawodnicy odnosili sukcesy. Dziękuję również swoim kolegom z drużyny za emocje, które dostarczyli również i mnie, bo dzisiaj trzech zawodników w pierwszej dziesiątce, cała szóstka w drugiej serii, to też jest piękny wynik dla nas. No i cóż, konkurs był na bardzo wysokim poziomie, wiele dalekich skoków, też trudne warunki, ponieważ ten wiatr, który był praktycznie cały czas w plecy, natomiast on raz przybierał na sile, raz cichł i przez to te skoki pozornie, które wydają się nie takie dalekie, dawały naprawdę dobre miejsce. No i cóż, jestem zadowolony ze swojej pracy, którą dzisiaj wykonałem. Uważam, że oddałem trzy dobre skoki, ten trzeci był zdecydowanie najlepszy, najbardziej trafiony i najwięcej takiego luzu i energii w nim było, co zresztą było widać po mojej reakcji po skoku. No cóż, co więcej mogę dodać, jeżeli chodzi o atmosferę, to myślę, że nie trzeba jej komentować, wystarczyło tylko posłuchać i otworzyć szerzej oczy. Dziękuję. Czy są pytania? Który Kamil Stoff jest? Po kolei. Jako senior. Proszę bardzo. Kamil, serdeczne gratulacje. Dziękuję panie Andrzeju. Mam pytania. Pierwsze, czy wierzyłeś po tej serii, że jeszcze możesz wygrać, a przynajmniej być na podium? Owszem, wierzyłem w to, natomiast w ogóle o tym nie myślałem. To jest tak, jak gdzieś ma się w głowie głęboko, że wiarę w coś, co się robi, natomiast to nie myśli się o tym, że to już musi nastąpić, że to musi być w tym momencie. Natomiast wiedziałem, że jestem na dobrym poziomie, że moje skoki są również dobre, tylko jedyne, co muszę zrobić, to dać po prostu normalnie to, co robię na tą chwilę najlepiej. Natomiast skupiałem się tylko i wyłącznie na tym, czyli na oddaniu dobrego skoku w drugiej serii. Chciałem po prostu to zrobić przede wszystkim dla siebie, ale też dla tych kibiców, którzy tutaj dzisiaj przyszli nas wspierać. No i cóż, tym większa była moja radość i też takie bardzo pozytywne i duże zaskoczenie, że ten drugi skok dał mi zwycięstwo. Jeszcze jedno pytanie, czy z szóstego miejsca, pamiętasz, skoczyłeś kiedyś na pierwsze miejsce, co? Było tak kiedyś, co? Nie pamiętam. Co? Ale to chyba pan wie na pewno. A taki był, ale na podium, nie? Ale nie na pierwsze miejsce chyba. Nie przypomnę sobie, naprawdę. Być może taki konkurs już był, natomiast nie potrafię sobie go przypomnieć. Aczkolwiek dzisiaj to było szczególne dla mnie, szczególne to, że mogłem stać na pozycji lidera i też słyszeć i widzieć reakcję kibiców po prostu na... To nie było zawiste, to nie było, nie wiem, jakieś negatywne, tylko taką pozytywną radość z tego, że widzieli, że my się pniemy, że każdy z nas, ja, Piotrek czy Dawid, pniemy się po prostu do góry z miejsca na miejsce. To jest naprawdę piękne momenty. Kamilu, szczegółowo nie analizowałeś tam pierwszej dziesiątki, w drugim skoku masz zdecydowanie najsłabsze warunki wersy z tyłu. Więc to, o czym mówiłeś, ta energia musiała być nie tylko podwójna, ale chyba potrójna. Zrobiłeś to, co po prostu wszyscy na końcu wyskakaliśmy. Myśmy się pobiliśmy, zastanawiali, jak to jest cieszyć się nogami, bo ty mówisz, że cieszyć się nogami. Więc wszyscy na Wielkiej Krofi już wiedzą, jak to jest cieszyć się nogami. Po twoim skoku wszyscy skakali w górę. I czy zauważyłeś te warunki aż tak trudne?
bo masz 9 sekund. Tak, czuję. No, zawodnik oczywiście czuje. Już po wyjściu z progu. Po pierwsze czuję, czy skok jest dobry, czy coś się zrobił nie tak. Natomiast też czy ten wiatr jest pod narty, czy przeciwny, czy w plecy. A ja czułem, że pod nartami nie miałem nic. Był bardzo mały opór, natomiast wiedziałem, że skok był bardzo dobry i starałem się po prostu wyciągnąć z niego jak najwięcej tylko mogłem. Który Kamil Stoch jest lepszy, ten z tego sezonu, czy z Igrzysk Olimpijskich? Nie wiem. A jak czujesz? Nie wiem. A czy to ma jakieś znaczenie? uważam, że nie da się tego tak porównać. Uważam, że się w dalszym ciągu rozwijam, że jestem zupełnie innym, nie tylko zawodnikiem, ale również innym człowiekiem w tym momencie niż te 3 lata temu. Wiele rzeczy też zmieniło się w mojej głowie i też w życiu. No i tyle. Michał Białecki z Delikami, miesiąc do mistrzostw świata. Będziesz budował nowy szczyt formy, czy utrzymywał ten, który jest? Nie da się chyba tak tego założyć po prostu, czy budować nowy szczyt formy, czy ten utrzymywać. No po prostu będę dalej ciężko pracował. Ja po prostu chcę skakać na nartach, chcę się tym cieszyć, chcę czerpać z tego dużo radości. Nie muszę wygrywać, nie muszę zdobywać złotych medali i za każdym razem stawać na najwyższym stopniu podium. Ja chcę po prostu to robić dobrze. Chcę być po prostu jednym z najlepszych skoczków na świecie i w tej chwili to jest, dlatego ta sytuacja w zupełności nie odpowiada. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo. Chcę rozmawiać już z trenerem, bo powiedział Ci po prostu. Tak, zdążyłem porozmawiać z trenerem, powiedział, że super, no i tyle, uściskał mnie. A pan? Nie był zbyt wylewny, natomiast z tego jednego słowa mogłem wyczytać, że zrobiłem swoją pracę, zwłaszcza w tej drugiej serii, tak jak należy. Czy są jeszcze pytania? Proszę bardzo. Czy macie w planach wybrać się na zawody Pucharu Świata w Sapporo i Pyeongchang? Tak, mamy w planach. Tak, Pyeongchang również, tak? Bo tam jest mała różnica między przed mistrzostwami świata. Tak, ja to znaczy nie znam aż tak dokładnie planu trenera. Natomiast z tego co wiem, to tam pojedziemy, ale nie mówię na 100%, że tak, bo później się może okazać zupełnie coś innego, dlatego także tak. Komu Kamil Ciupagę oddałeś? Bo Piotrek wczoraj przyszedł z Ciupagą. Na dziennikarze. Jest gdzieś tu? Nie wiem. Są jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo, tam z tyłu pan. Mam pytanie. Do mistrzostw świata został miesiąc. Czy planujecie po drodze odpuścić jakieś zawody na świata, czy będziecie startować na wszystkim na tą chwilę? Oj, to pytanie uważam, że powinno być skierowane do trenerów, ponieważ ja o tym nie decyduję. Moim zadaniem jest po prostu realizowanie planu szkoleniowego, planu treningowego. No i tyle. Ja, jeżeli to będzie możliwe, chciałbym skakać po prostu wszędzie, gdzie się da, ponieważ uwielbiam to, co robię i sprawia mi to w tym momencie naprawdę ogromną frajdę. No jak coś kogoś cieszy, no to chyba warto jest to robić. Pamiętasz, jak wygrałeś tu pierwszy raz, powiedziałeś mi, że odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego to jest po prostu piękna rzecz. Jak to ci się odbywa? Podtrzymuję. Może ja też tak jeszcze bardziej wyjaśnię, co? A kapela było, co? Tak, to było wspaniałe ze strony Crowd Supporters. Jakich trzeba nazwać, bo tak się nazywają ci ludzie, którzy zarządzają tutaj muzyką, którzy rozpędzają tą widownię. To było naprawdę wspaniałe, to co zrobili pod koniec Mazurka Dąbrowskiego, że ściszyli muzykę i pozwolili, żeby po prostu głosy ludzkie brzmiały bardzo wyraźnie. No i ja w takich momentach po prostu zamykam oczy i daję się ponieść temu, co się dzieje. Kamil, jeszcze jedno pytanie. Pamiętasz, 2 lata temu zadałem Ci pytanie o wielką krowię. Podniosłeś wtedy wielki alarm. No coś na tej krowi ruszyło, mamy skocznie, będzie przebudowana. Ale jak patrzysz na średnią krowię, martwą, na maleńkie krowie, co byś chciał powiedzieć ludziom odpowiedzialnym za to? No,
Czy uważam, że już wiele rzeczy zostało powiedzianych i mam nadzieję, że ci ludzie, którzy opiekują się skoczniami, którzy mają jakikolwiek wpływ na to, czy one zostaną zmodernizowane, czy nie, mają również świadomość tego, że te skocznie wymagają modernizacji, wymagają zainwestowania pewnych środków. No i też tutaj każdy liczy się przede wszystkim czas, prawda? Czas, w którym to zostanie zrealizowane, żeby przyszłe pokolenia po prostu skoczków narciarskich, przyszli mistrzowie w tej dyscypliny mogli się tutaj rozwijać. Bo ci twoi młodzi adepci z twojego klubu nie bardzo mają gdzie trenować, prawda? Znaczy są maleńkie, jest jedna maleńka skocznia 15-metrowa tutaj z Zakopanem. W stanie jakim jest, takim jest, natomiast da się na niej skakać. Tak samo skocznia 30-metrowa, 60-75-metrowa. Dlatego, żeby to wyglądało naprawdę na najwyższym poziomie, tak jak powinno, no to tak jak mówię, trzeba trochę włożyć i środków finansowych, i pracy, ale mam nadzieję, że to wszystko zostanie zrobione. No i tyle. A postawa kadry B cię nie niepokoi trochę, bo tak odstają trochę od waszego poziomu? Mam nadzieję, że wkrótce oni również bardziej w siebie uwierzą w swój potencjał i zaczną go wykorzystywać, ponieważ każdy z nich powinien to wiedzieć, że ten potencjał ma. No i cóż więcej mogę powiedzieć. No ja za nich na pewno nie pójdę, nie skoczę, bo każdy z nich musi zrobić to samo. Proszę Państwa, ostatnie dwa pytania. Zadyskowaliście trochę z trenerem ze zmianą tego lądowania. To jest dla Ciebie trudny element uczycie tego właściwie od nowa? Czy to nie jest coś bardzo trudnego i coś, czego muszę się uczyć od nowa? No to chodzi o to, żebym tylko zmienił środek ciężkości. Tak, środek ciężkości przy lądowaniu, żebym nie obciążał tak jednej nogi, a bardziej rozłożył je na obydwie. No, staram się to robić, natomiast cieszę się, że udaje mi się lądować stabilnie. Noty również są na dobrym poziomie, dlatego nie jest tak źle. Ale mam jeszcze do końca zimy trochę czasu, także się podszkolę. Ostatnie pytanie. Miałeś problem z wiązaniem. Zbigniew Klimowski mówi, że już na tyle was to zaniepokoiło, że były konsultacje nawet z serwismenami innych ekip, jakieś poprawki przyjąć. Czy masz to jakieś szczegóły? Nie chcę się wdawać w szczegóły. Nie chcę tego komentować. Rzeczywiście był problem, jeżeli chodzi o konstrukcję buta skokowego, zwłaszcza jego tył, to miejsce, gdzie wpina się tylne wiązanie. Natomiast na szczęście udało się to wszystko naprawić. Serwismeni Maciek Kreczmer i Kasper Skrobot dali radę, naprawią. I Witek Zeman pomagał w tym również. Zdołali to naprawić, zdołali, że tak powiem, wymienić tą jedną część i dzisiaj ten mój sprzęt pozwolił mi po prostu na kontynuowanie tego, co tutaj zacząłem. Myślę, że już pozwolimy Kamilowi odpocząć. Dziękuję pięknie, Kamil, gratulacje i powodzenia. Dziękuję również.